Dni Wielunia, jak wiadomo, już od ładnych paru lat odbywają się w czerwcu i tak powinno być również w tym roku, ale nie było, bo ze względu na pandemię koronawirusa muzyczna plenerowa impreza została przeniesiona na jesień, konkretnie na wrzesień. Teraz już jednak wiadomo, że dni Wielunia definitywnie się nie odbędą, a na plenerowej scenie przed wieluńską publicznością miały wystąpić m.in. takie gwiazdy jak Kaja czy Grupson. Oficjalnie poinformowano o tym także na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Szkoda, ale ponieważ liczba zakażeń koronawirusem wciąż jest wysoka, istniało ryzyko, że... Do masowych zakażeń dojdzie także i na tej plenerowej imprezie. Gmina Wieluń z tytułu odwołania imprezy nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Wieluński Dom Kultury wystąpił o zwrot środków przeznaczonych na imprezę. Z tego powodu dotacja dla wdk zmniejszy się w tym roku o 90 tysięcy złotych. A zatem kolejne dni Wielunia dopiero za rok.